Ponieważ scenografia jest bardzo prosta, to wymyśliliśmy kostiumy, które będą kostiumami historycznymi, czyli nawiązują do epoki i właściwie są interpretacją krakowskiego kostiumu ludowego i mieszczańskiego. Czyli mamy koniec XIX wieku, początek XX, dokładnie 1900 rok. Wesele u Rydla i to mogły być kostiumy, które mogły się tam znaleźć. Bardzo cenne w tych kostiumach są hafty ręcznie robione, także kroje. Kroje mamy autentyczne z książki pana Seweryna Udzieli. To jest etnograf, który po prostu skompletował i dbał o to, żeby zachowała się jakaś scheda. I tak są krojone właśnie sukmany. Chrzanówki to są takie białe sukmany. Chrzanówki, bo w Chrzanowie mamy też sukmanę kierezję brązową, która mogła się znaleźć na tym weselu. Też są kaftany. Akurat ten typ kaftana i gorsetu to mamy z tej konkretnej wsi Bronowice. Jest jeden kaftan, specjalnie nie powiem który, żeby sprawić przyjemność widzom, który pochodzi jakby z okolic mogiły, ale powiedzmy, że ta osoba mogła przyjść też stamtąd. Buty robią nasi wspaniali szewcy w Teatrze Polskim. Specjalnie są to buty projektowane do tego spektaklu i też właściwie są to prawie kopie butów z 1900 roku. Też mamy piękne guziczki, które występowały w granatowych kostiumach, czyli troszkę wcześniejszych niż tych bronowickich. Gospodyni właśnie ma ten wcześniejszy gorset granatowy z tymi unikatowymi guzikami robionymi na zamówienie. To są takie maleństwa z masy perłowej. My nie mamy z masy perłowej, ale bardzo podobne z gwiazdkami. Wszyscy po prostu są niebywale precyzyjni i mają bardzo dużo pracy, dlatego że dopiero jak się skroiło materiały, które zresztą przefarbowaliśmy, ugotowaliśmy, zrobiliśmy coś, co mogłoby wyglądać tak jak rzecz wyciągnięta z muzeum, to okazało się, że tych taśm do naszywania guzików i wstążek jest taka duża ilość, że ciężko było w to uwierzyć. Więc wiąże się to oczywiście z godzinami pracy pracowników w Teatrze Polskim. Jeżeli chodzi o tę realizację wesela, to mamy dosyć oszczędną ilość rekwizytów, ponieważ podobnie jak w kostiumach i w scenografii, jakby ograniczona ilość jakby przekłada się na wagę tych rekwizytów. Mamy oczywiście róg. Wspaniały róg, który został wykonany na podstawie oczywiście rysunków, ale też i troszkę zdjęć w pracowni modelatorskiej Teatru Polskiego. I ten róg właściwie od początku, od zera jest zrealizowany u nas. I to jest tak naprawdę kompilacja prawdziwego rogu z metalem. Ważną rzeczą jest kaduceusz polski i on również jest bardzo ciekawym elementem, ponieważ nie tak jak zwykłe kaduceusze ma taką twarz stańczyka. U nas jest postać pana dyrektora Gajewskiego i właśnie jego twarz jest zwizualizowana tam, czyli jest wyrzeźbiona przez jedną z tych osób, które pracują właśnie w modelatorni. Także szereg pracowni bierze w tym udział i tak naprawdę to jest praca zespołowa, a potem wszystkie ręce na pokład. I kto może, to pomaga, żeby poszczególne elementy tworzyły jedną wielką scenografię.